Jakby mam, jestem właścicielem takiego tam, głupio to brzmi ogólnie, że niby tam, wiesz, restauracja to, ale jestem właścicielem serwera GTA 5. 5M, to jest taką... Jak? 5M, 5M, to youtuberzy nagrywają tam. No. Tam nitrozyniak, taku i tak dalej. No i tak mało z tego zarabiają, że on musi w Lombard... A nie, on przyszedł kupić, dobra, nieważne. iPhone 11 Pro. A, 2000... Nie, no jak 2015? Bez przesady. Kiedy wyszedł? Baka 19. To jaki jest ten iPhone? A, 15. To teraz tak zaczął zapieprzać? Jak zapieprzać? No co, co roku potrzebujesz nowego iPhone'a? A stary cię też w dupę ładuje codziennie? Sorry za połączenie tych pytań, ale wydaje mi się, że analogia tu następuje. Z internetu, nie? Ciężkie życie w tej Polsce. Jakiś laściur? Czy swój sklep? Hardkorowy? Nie. Tu laściur. Kanał Zero Debata dalej. Dobra, Avirid, ale jak przekonasz tequilę do tego? Nie 91 dzisiaj. 91 zostawimy na jutro. Do Biedronki na kasę, no zara pójdę, laścik. Tego z okularami, który? Powiedz ty, tytuł odcinka, w sensie numer. Tylko nie 91. To? A tu? Pilnie potrzebuję pieniędzy. Dobra, laściur i idziemy grać. Chciałbym to zostawić. Dobra, wiesz, że on... Nie, dobra, nie oceniamy już wieku nigdy. Chciałbym to zostawić. Nie, ja mogę. Starsi ludzie mogą oceniać wiek. Ma 18 lat. Jak to możliwe? Ej, widziałeś tego shota? Dobra, nieważne zresztą. Zmieńmy temat. Chciałbym to zostawić. Okej. Okay. Niechętnie to robię, ale muszę. A co się stało? No potrzebuję... Bardzo pilnie parę groszy. Tapeta zacna. Fajna, nie? No. To żona? Tak, ale po liftingu. Tylko i wyłącznie na tydzień. Dłużej nie można. No nie sprawdzę, wszystko działa, nie? Ile potrzeba? 200 dostanę. Ale tylko do środy maksymalnie. Nie mogę dłużej, bo to jest moje ucho na świat. Ale tak mi przypiliło, że... Redmi 9A, kurczę, 150 by wychodziło. 9A. Ale ja go odbiorę na 200% odbiorę, bo ja go, wie pan, to może ten model, jaki tam jest, taki jest, nie? No. Ale ja go muszę odebrać w środę. Kurczę, ale ja pana w sumie chyba pierwszy raz... Czekaj, on serio zostawia telefon służbowy? Nie, to nie jest służbowy chyba. Widzę tutaj. Tak, bo ten, chodzi mi o to, że ja mam wypłatę w piątek, ale ja muszę już mieć. I dlatego do pana przyszedłem, bo ja bym nie przychodził, bym nie zastawił w życiu. Bez telefonu to jak, wie pan, nie? Jak bez ręki, no ale ja tak no mówię, no nie bardzo mi to jest na rękę to zastawianie, ale muszę, no muszę, bo tak mi wyszło, że nie mogę czekać do piątku. Jak pieniążków brakuje, nie? No mówię, no w piątek mam wypłatę, ale nie mogę do piątku czekać, muszę już. I to dlatego tak do pana przyszedłem, bo tak to bym mówię, no... W życiu tego nie niemożliwe, że na to. Może tam nie pieniądze, nie telefon, ale jak trzeba, no trzeba. Za samą tapetę 20 zł, nie? Ja pierdzielę. No. Ciężka sytuacja. Tapeta droższa niż ten telefon. Żeby pan wiedział. Żona moja jak to zobaczyła, to mnie by... Zobacz jaki czerwony, na abstynencji tak się nie robi? Czekaj, co ty w dupę analizujesz? Bała, już nie będę mówił od jakich. Cena 12 na 12 karnasie? Telefon, no ale no co, to zwierzaczku nie będę. Czemu wiesz, takie było po prostu, no, bo pan telefon już było. No. Już patrzę jak on te cenki, ale mówię, no kurczę, 150 to będzie maksior. No dobra, to napal 150. Nie, Feliksio, nie. Dobra, pan. Tu robię 150 na Dresi miesiąc. Koszulama? Na miesiąc, będzie pan wcześniej ty tak. Nie, ja środę max. Środę max do odbioru. A im dalszy zastaw, tym więcej się płaci procent, tak? Za usługę. Jutro? Za tydzień.
Aha. Za tydzień w środę, ale to jest max do odbioru, tak. Jego muszę mieć z powrotem. To na tydzień zrobię. Na tydzień, trzy tak. Trzy dni rękojmi są, to proszę? Środa, czwartek, na tydzień i trzy dni rękojmi są, to środa, czwartek, piątek, będzie pan mógł jeszcze podejść po to. No i ja go w przyszłym tygodniu w środę muszę odebrać. Dobra. To jest tak, po prostu muszę go mieć. Przyjdzie? Jak myślisz? Można się podpisać? A żona mogłaby odebrać? Telefonik? Tak, jakby w razie ja tam nie dojechał. Dobra. Może żona odebrać? Tak, możemy ją upoważnić na umowie, nie? No, mówię, czasami może żona będzie, nie? Bo mówię, w środę on musi być odebrany, to tam nie ma innej opcji. Dobra. Jak wy oceniacie? Przecież tego się nie da na oko ocenić. No to imię, nazwisko, tak? On tam będzie wyłączony, także tak, tam... Tak, wyłączony, wszystko. No. Chowam go tu pudełeczkę od razu. Tu naklejeczka jest, że wiadomo, że to pana telefonik i leci tak tam wygląda. Na zastawę, nie? No, mówię, to tam nie ma nic takiego ciekawego. Nie, no raczej odbierze chyba. No czemu miałby nie odebrać? Pierwszy raz jest w Lombardzie poza tym. Telefonia. Nawet mnie to nie interesuje. Ale mówię, mam nie, bo... co robić, niech mi pan mówi. Żeby tam ktoś nie dzwonił, bo... No oko, widać, że jest rasistą? Będą się dobijać czasami, po co pan ma tam... Nie, najgorzej tylko jak miałby pan jakiś alarm ustawiony, to... Nie, nic nie ma, włączy, nic, nie? Nic nie ma, tam żadnego tam bajerów nic nie ma, nie? Dobra. Także pan go wyłączy i tam żeby się tylko nikt nie dobijał. Dobra, to mogę w sobotę podjechać jakby co. Jasne. Aha, ile mnie będzie kosztowało? 150 pan dostał na umowie, 12 zł. 162 zł. Wait. Dobra. Do zobaczenia. Dzięki, do widzenia. Dobra, szukam tego nowoksa. Dobra, pewnie. Oho. To jest jeszcze taki. O. No to też taki zwykły, nie? Tylko że ze statywem. W sensie tu jest sam statyw, tak? A nie, to jest mikrofon. A tu jest mikrofon, nie widziałem. Że... Nie, jak potrzebowałbym coś takiego, żeby to wyglądało w miarę, żebym w razie czego, jak tam, bo ja czasami sobie popiję, to żeby to jakoś tam nie wyszło, że... Freestyle nagrywać? Jakby jestem właścicielem takiego tam, głupio to brzmi ogólnie, że niby tam, wiesz, restauracja to, ale jestem właścicielem serwera GTA 5. 5M, to jest tak tam... Jak? 5M. To youtuberzy nagrywają tam. No. Tam Nitrozyniak, Taku i tak dalej. Tak jakby u nich jest właścicielem GTA-RPA? No i tam... A jak to ogarnąłeś? No to ogólnie masz Fajwema. To jest ty, taka... to oni tak mało zarabiają z tego... Oni tak mało z tego zarabiają, że on musi w Lombard... A nie wiem, przyszedł kupić, dobra, nieważne. Ta platforma, na której jakby ludzie... Przez to, że mają GTA zainstalowane na komputerze przez Rockstara. No. I oni się podpięli pod Steama. No i wtedy można się połączyć tak, że oni mają platformę, jakby udostępniają coś takiego, że może założyć u nich serwer. Ile na sekundę zarabia? Może dodać swoje samochody, może dodać swoje bronie, wiesz, wygląd w ogóle, tam można organizację zakładać, mega w porządku to wygląda i mega zajebicie się tam gra. No mówię, a mikrofon ogólnie mi się przydał, bo mam coś takiego, że komputer sobie kupiłem od... Na 40? Jakbyś mógł, jak najbardziej, bo ja go chcę wziąć, także tu nie ma z tym problemu. Co pierwsza, nie będę jak debil chodził i szukał. Zadzwonię do Kuby. Kuba wszystko wie. On zawsze wie. Mówi, że go nie zdają ITP i to Farmazon? Skąd tak mówi? Wiedział wszystko, Kuba, co jest i on zawsze wie. Kuba zawsze wie. Kubuś, gdzie może stać mikrofon Novox? No. Ja, to nie jest ten? Zobacz, czy to nie jest ten. W korytarzu w narożniku. Panie z Lombardu, to jest chyba ten, co? Ale Kuba to samo mówi od razu, w korytarzu w narożniku. No kurwa, no, zobacz. U nas? Serio? Dobra, dzięki. O coś takiego chodzi, dokładnie. Chyba, że jakiś streamer RP. Ja tak spojrzałem teraz, mówię, znacie go? No to ten, to ten. Bo ja już telepatycznie z nim się połączyłem i wiedziałem, co chcę powiedzieć. I widziałem, że to już jest tutaj. No to dobra, to ja go wezmę. Jakby pudełka nie ma żadnego, nie? Ja nie znam żadnych streamerów RP. No nie, tak jak stoi, nie? Ale to masz to jest gotowy. Podłączasz, odpalasz i gra, nie? Dobra, bo ta gumka jakby nie... A nie, gumka jest po prostu... Okej, dobra. To jest taka antystrząsowa po tak, prostu, tak, nie? Tak, dobra, nie, żeby nie było tego złego pukania tam, nie? Tylko tu jest coś zepsute. To jest Paris Platinum w ten chłop? Że to się to samo. Tak? Totalnie luźno. Jakbyś mógł inaczej zobaczyć, wygląda. Czy mi się wydaje? Tu masz o. Tak, ale no. To się trzyma. Tylko chodzi mi o samo to sprężynę. Do czasu, lekko, to będzie problematyczne, bo jakby mam ograniczone miejsce, nie? W pokoju. Bo teraz też dziecko w drodze jest. I jakby musiałem się przenieść do po prostu mniejszego pokoju. To streamer zaczyna przygodę. Tylko? Ja pierdzie. Jaki pato streamer? Nie ma czegoś takiego już. I teraz? No tylko żeby to nie spadało potem. Bo ja się na takie rzeczy się strasznie w... No, w kół. Musisz ustawić po prostu.
O, na przykład tak, nie? Dobra. No to jak jest mieszany, no jest mieszany. Ja? Po prostu tu, jest śruba w gminie w środku. Ja jestem tutaj antykiem nawet w tą stronę, z zamierzchłych czasów. Jest mieszany, nie? W razie czego? Tu masz regulację jedną i te. No, żeby tam, okej, okay, jak są na prawo. Się nie liczy. O, dobra. Ale nie, ten dół. Chyba, że to się da zdjąć gdzieś. No, tutaj... A, widzę chyba, że jakby możesz to odkręcić i przejąć na ten mniejszy i ten dłuższy odciąć, a dobra, chyba widzę, o to chodzi. Możliwe. Co jest w dupa? I też w sumie, nie? Jest no. Regulacja jakaś. Ile to kosztuje? 200 zł, tak? Okej, okay, no to bo tak musi być na pozycji takiej, wiesz... Tu też jeszcze tak. Jakaś regulacja jest, no można się bawić, nie? Dobra, spoko. To ja go wezmę. Dobra, ile tam w ogóle mistrzu za to tam? 120 mogę zrobić. Dobra. 120 mało, ty. Tego iPhone'ika wrzuć. Tego 11 praw? On jest tam za 20? No. Czekaj, zobaczcie, ile ma. Ale ożywił was trochę, widzę kolega. Uspokójcie się. On dolarami płaci. Zoba. Zoba, ile przyniósł siana. No, 4. Edycja baterii 92, tak? 92, no. Co to za telefon? Dwa, cztery. I pchone? No, golasek. Ładowarki też chyba nie ma. Już nie? Ale teraz nawet już nie dają ładowarek do telefonów, jak sprzedają. Skąd no, się o pieniążki? 2, 4, 6, 8, 10. Ładowany jest, raz, 10, dwa, 2, 3, 4, 5, 6, co 7, gdyby użyć 8, na niego magnes 10, neodymowy? 2, 100 jest. Co by się 2, stało? No. Myślałem, że to z ładowarką w sumie będzie, szczerze. Tak mi przewidywałem. To tak 2. Niż jak to zbić sceny. Przy okazji. No dobra, może być 200, jak miała ładowarkę. Bo tam na aukcji widziałem, że to było 250. Albo może się przewidzieć. To jest iPhone, a jaki? No, bo on na aukcji był przeceniony. Ostatnio, który numer? Miałem pod niego. To jak już widziałeś, to... 11? Patrzę w stronę. Czekaj, to ile kosztuje iPhone 11? To jest jakiś nowy? Ja nie wiem, jaki jest teraz wyszedł. Przy iPhone 11 500 zł kosztuje. Z kiedy jest ten odcinek? 7 miesięcy. 11 Pro, okej. Okay. Pro. 1200. Ale używany. Ale za 1000 zł idzie niby kupić. Był tam chyba za 280 albo za 200. Tak? Jak nie mam, no. Może być, bo to wiesz, ja cen nie zmieniałem. Widziałem, że zbijałeś cen, wszystko. Pilarkę jakąś też. Na kompie to mi łatwo. Ty czekaj. On 1000 zł chyba przepłacił, tak? Co jest w dupa? To zmienić, bo ja sobie tylko kliknę, pyk i jest, nie? A tak to muszę drukować każdą cenę. Czekaj, czekaj, nie. Z którego roku jest ten iPhone? Aż muszę zobaczyć. Jak sprawdzić? Z którego to jest roku? Bo nie widzę. iPhone 11 Pro. A, 2000... Nie, no jak 2015? Bez przesady. Kiedy wyszedł? Baka 19. To jaki jest ten iPhone? W dużych sieciach tak samo robią, wiesz? Jak na przykład cenówka jest stacjonarnie, przychodzisz i coś kosztuje tutaj na 3 koła, a wchodzisz... A, 15. To teraz tak zaczęło zapieprzać? Jezus Mario. Na neta to samo kosztuje 2800. Kupisz to... Jako, że z dostawą w sklepie, nie? I za godzinę idziesz odebrać. Jak zapieprzać? No co, co roku potrzebujesz nowego iPhone'a? A stary cię też w dupę ładuje codziennie? Sorry za połączenie tych pytań, ale wydaje mi się, że analogia tu następuje. Z internetu, nie? No, ale nie będzie 2050, tak jak na necie rzeczywiście jest taka. Potrzebowałbym. Korelacja. Przepraszam, ale serio, no co rok nowy i pchone. Ale dobra, zmieńmy temat. Jakby wróćmy do poprzedniego. Chłop przepłacił 1000 zł za iPhone'a. Ty, to jest gruba przepłata, w dupę. Chyba, że to był jakiś z pojemnością typu 500 giga, czyli chyba, że takiej nawet nie było, nie wiem. Ładowareczki takie indukcyjne, jakieś gówno byle tanie było. Jak ty debil, a ty no, debil. Indukcyjna, tak? No, indukcyjna. Zrypał ci się port? No już od dawna to jest zepsute, nie? A to znaczy mogę podłączyć, ale wiesz, minimalnie dotknę
I się rozłączy. I tak to jest zastępczy, mój drugi telefon, nie? No to. Ale wiesz, że to tak sobie. To jest 10 Lite? To jest 10e. Ale wiesz, żyje, no to niech sobie żyje jeszcze. Mam jakąś ładowarkę. A Wajdyc przy ładarku już ostatnio. Wiesz, byle ładowało. Nie wiem, ile nawet to obsługuje ładowania. Czy 10 W? Czy to jest za dużo na tego S10e? Ładowarka. A i on kupił tego S10e. Od tamtego. Indukcyjna Anker. Ciekawa. Dwa w jednym? Że co dwa w jednym? No nie wiem właśnie. Kurde. Aż nie normalnie zaciekawiłeś dwa w jednym. No chyba tylko ładować ma indukcyjnie. No to będzie katanką grane ten, w Stellar Blade. Chyba, że sobie postawisz i filmy możesz oglądać. Może. Zastanawiam się, czy ludzie w tych lombardach cokolwiek kupują? Allegro nie mają? Lombardy też niby na Allegro się wystawiają, nie? Ale nie wiem w sumie. No czasem ktoś tu przyjdzie kupić, ale rzadziej, no. W tym odcinku coś dużo. W tym kontekście oni tylko. Albo że możesz ładować indukcyjnie i nie odkupił że tego 10e? Plus indukcja. Tedek. No to za droga, 7 tych dane, 9 bym mógł zrobić. Nie, no ja taki tańszą? Budżetówkę, no, bo to nie jest, wiesz, dla swojego tego pierwotnego telefonu. No to poszukaj, mamy czas, spokojnie. Czemu? Tu coś może być? Fubu. Przecież tam i tak właśnie. Jest śmieci też dużo. Też Ankera chyba? Też Anker, no. No, ale mniejsze, już. To nówka sztuka, co ważne, market. Pakowane jeszcze pudełeczko. A tu jest tylko ten, czy z kablem jest, jak ty tam kojarzysz, czy nie kojarzysz? Nie kojarzę. Ale możemy otworzyć. Tylko no, kwestia, czy cena będzie ci pasować. 50 powiedz, za ile. Jest. No powiem ci, ja ją przyjąłem rok temu. O kurde. O zadycha. To możesz mi tutaj ładnie uciąć. No i utnę, bo ile może leżeć. Ile może leżeć. 40 zł mogę zrobić. Pasuje? To jest nówka sztuka, nie? No dużo nie. Jest na OLX wszystkiego. Nie, no, wziąć wezmę. Nawet może czy... Jeszcze taniej. Dzięki me Fedronowy rycerz. Dzięki. Poprzedni klient dał suba. Żartuję oczywiście, dziękuję bardzo. Ale chyba jeszcze nie. Tańszej nie ma. Nie, od dzisiaj nie obrażam widzów, znaczy się hejterów, znaczy się widz, znaczy się... Każdy jest równy, dzięki za subka. Aha. Chyba, że może dziękuję jeszcze bardzo. Była Samsunga taka czarna, ale... Okrągła taka pewnie. Okrągła, aha, się chyba sprzedało. Nie no, jak nie masz to... To ta. Zaraz cofnę, jak będziesz taka... Przepraszam, no poniosło mnie, wybacz mi. Niech będzie. Pewnie sama będzie, nie? Bez kostki czy czegoś. Dobra, tworzymy ją, zobaczymy. Po roku wreszcie otwarta. Ale co gwiazdo. No tak, ile czasami rzeczy potrafią leżeć, nie? Fajna akurat właśnie pod telefon. Ile to warte? Akurat tak jakby pod ten, nie? O, może ten aparat, ale no właśnie zobacz, czy tylko za trybi. Z tyłu tylko jeszcze jest na mikro, wiesz, nie na set. Jest kabel w zestawie. Jest kabelek? No, widzę właśnie z mojej strony. To jest ten na USB jeszcze, B, na mikro, BB. No. Aha, no. Chyba dziewko, no ale... Jak to, to pewnie bardzo wolno musi ładować, nie? To ścierwa. Albo nie? Weź zobacz z tego. Wezmę ten normalny kabel, no. Bo jeszcze sobie spieprzysz kabel. Nie, że rok leżało, to jeszcze bym spieprzył. Jeszcze sobie kabel bym zepsuł. Czy kabel jak kabel, ale gniazdo. Ty coś ciężko wchodzi. Nie wyzywaj mnie, bo cofnę, to ci bana. Nie, że poczekaj. Nie, dam ci bana. No, nie, poczekaj. Jasne, nie? Bo potem ci się luzuje. Z jednej strony tak. Nie, no jak widzisz na pewno, że dobra strona, to musisz przycisnąć, no co zrobić. Drugiego wejścia przecież nie ma. No co jest? Zaplombowane nie jest przecież. Już tak bardzo... Trzymał rok popsute w sklepie? U góry jest. Ja to próbuję podpiąć może tak pod kątem. Co jest w dupę? O. Przecież on to widzi, jak ty gówno mu chcesz wcisnąć. No nie wyjdzie, ale włożyłeś to. No siedzi ciasno. Ale to dobrze z jednej strony, nie? No, mega prostu... żarty, widzę, że dziadek dzisiaj w formie, akurat garant przyszedłeś, jest się w końcu pośmiać z kogo, z czego, z ciebie, znaczy... Oglądajmy dalej. Przy produkcji te gniazdo poszło jakby trochę za dużo, albo nie wiem, może od leżenia, od wibracji i... Wybacz mi garant. Musiałem tak wejść pod kątem, w górę. Jest co to jest? Ale... Takie coś się kupi, co to jest?
Co to w dupę jest? Teraz już się pewnie naprostowało i normalnie też wsadzę. Tak, Black Zero odpalam. No. Powerbank. Dobra, zobaczymy. Przepraszam. Dzięki Bielasia. Za 2 lata, witam. Nie ma kapsuł. Czekaj, Garant, co? Kapsuł? Jakich kapsuł? Co ty pieprzysz, Garant, znowu? I pozbywasz się, że tak powiem, szrotu. No bo trochę, no nie, no wiesz. Ja cały czas wierzyłem, że ja dobrze sprzedam tą ładowarkę, no ja bo nie są złe, nie? Widzisz, jak ona fajnie wygląda, elegancka sobie stawiasz. Co, popsuta? No nawet widzę, kabelek, że przecież cenę wcześniej miałeś za 60, nie, czyli futuronowy. Pewnie... Gdzie 60 było? 59. No, a, 59, no. No to też automatycznie wiedziałeś, jak wystawić wcześniej, a potem i tak musiałeś polecić cenę. Prawda, Oli, no. Czasami tak bywa, nie? Ale ja wezmę. Dobra. To daj 4 dyszki. No dam 4 dyszki, jak nie chcesz mnie tu ograbić. On to gówno bierze za 4 dychy? Już te 5 zł daj zarobić, panie. Przecież przy tej dyszce marży to 5 zł akurat wyjdzie na czekoladę. Na czyste. Jeszcze ci tak ładnie dam. Poczekaj jeszcze na dyszkę, ale... O, pewnie ci to działa, no, bo działa z 2 tygodnie i się popsuje, no. Bardzo. No. Akurat trafiłeś. Po tym gra. Drobnych? No przed do lombardu. Wystarczy włożyć telefon do mikrofalówki, odpalić na 3 minuty, podładowanie na fulla w parę minut. Po co mu ładowarka? To też prawda, no. Też tak robię. I nadal mam telefon i mikrofalę. I żyję też. Słyszę.